Witam serdecznie, Szczepan Bentyn, jestem prezesem zarządu Pracowni Nowych Technologii i zajmujemy się rozwijaniem technologii blockchain. I znaleźliśmy swoją niszę, przede wszystkim w wydobyciu kryptowalut. I teraz zarówno w zakresie przedstawienia produktu inwestycyjnego dla rynku, dla inwestorów indywidualnych, jak i w rozwijaniu technologii. Jesteśmy trzecią firmą na świecie, która jest oficjalnym partnerem firmy 3M i wykorzystujemy ich płyn, ciecz nisko wrzącą do chłodzenia układów scalonych, czyli koparek. Dzięki temu jesteśmy w stanie uzyskać większą efektywność wydobycia, obniżyć koszty chłodzenia i wydłużyć żywotność sprzętu. To jest jedno z najciekawszych naszych osiągnięć. Dodatkowo jesteśmy jeszcze firmą, która udziela konsultacji, szkoleń, ale również wspieramy ideę personalnych tokenów, czyli budujemy platformę, gdzie ludzie będą mogli się tokenizować, będą mogli generować swoje tokeny i na tej podstawie budować swoją wartość rynkową. Czy o tym właśnie była Twoja prelekcja? Moja prelekcja akurat była na temat tego, że wydobycie kryptowalut bądź, mówiąc bardziej ogólnie, moc obliczeniowa może być wykorzystana bardzo dobrze dzięki swoim cechom do stabilizacji sieci energetycznej, czyli do rozwiązania jednego z najtrudniejszych problemów, przed jakim stoi polskie bezpieczeństwo energetyczne. Czyli wykorzystując moc obliczeniową serwerownie, jesteśmy w stanie stabilizować popyt i podaż sieci energetycznej, oszczędzając dzięki temu miliardy złotych tak naprawdę. I na końcu chciałem się jeszcze spytać, jaka jest Twoim zdaniem przyszłość kryptowalut i ile pod koniec roku może kosztować Bitcoin? Nawet w dzisiejszej prezentacji powiedziałem, że Bitcoin w przyszłości będzie kopany przez operatorów energetycznych i producentów prądu. Więc myślę, że w ciągu paru najbliższych lat Bitcoin tak się zakorzeni nawet i w naszej infrastrukturze ludzkości tak głęboko, że już nikt nie będzie chciał go nawet wyłączyć, bo będzie gwarantem bezpieczeństwa naszych systemów energetycznych. Ale jeśli chodzi o ten okres niedaleki, powiedzmy paru lat, to myślę, że w tym roku na pewno więcej niż dzisiaj. Tak pozwolę sobie odpowiedzieć. A jaka przyszłość kryptowalut? Myślę, że to będzie wiodące zastosowanie technologii blockchain na świecie.